Siemanko, z tej strony Angry 2, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam 10 najlepszych dronów do latania i kamerowania. Numer 1, Hubson Zino, ma zasięg 1 km, kamerka 4K, bardzo dobra. No i baterię, która kosztuje 155 zł, jakby chcieliście kupić dodatkowo. Jest bardzo dobry dron, ma kamerkę, gimbal ma. No, tyle. I kosztuje 900 zł. To dobra. Numer 2 teraz lecimy. O, i tu mamy numer 2, nie? I mamy Overmaxa XB80. On kosztuje 600 zł. On ma chyba zasięg, nie wiem ile, ale nie wiem. Może ma kilometr? Nie, on ma chyba 300 metrów, ale dobry ma zasięg. No i kosztuje 600 zł, jak mówiłem, i kamerkę ma 4K niby, ale no ma 4K. Bez gimbala niestety, ale to nic i ma światło LED w przodzie, tu tak widać, tu na tym obrazku, tu świeci się. Kamerka sportowa. No, bezszczotkowe silniki ma. No i tyle, numer 3 teraz lecimy. Okay, numer 3. Tu jest taki fajny dron. Akurat posiadam takiego. Ma zasięg 100 metrów. Czas ładowania baterii to jest około chyba pół godziny, a starcza lotu na 10-7 minut. Bardzo dobry. Robi 360 obroty i niby wraca sam do domu. Lokalizację. Jest od lat 14, ale to nic. No, i ma światełka czerwono-niebieskie. Ma małą baterijkę, która się wsadza. I tyle. I teraz numer 4. I to jest numer 4. Phantom 4, normalny. On kosztuje około w Media Expert tak 3800 zł. Ma zasięg 5 km. I z baterii starczy na około tak 28 minut. To jest bardzo dużo. Jak na drona. Ma kamerkę 4K, chyba 40 FPS, FPS-ach czy 50. Bo dobra kamera. Wymienna śmigła. Czujniki z przodu. Tu widać takie dwa kropeczki na tych nóżkach. I na dole ma czujniki. Na dole czujniki ma też i tyle. Teraz numer 5. To numer 5 Mavic Pro. Zasięg tak jakoś 4-5 km. 4, no. Kamerka 4K, bardzo dobra. Śledzenie obiektów, na przykład tak samo jak Phantom 4. Tak samo ma śledzenie obiektów. Czujniki z przodu i z dołu. Ochronka na szybę ma. Jest bardzo dobrym dronem, polecam. On kosztuje tak, no tu widać nawet cena na dole, 2249 zł, nie, w cenę OPL. Ok, teraz przechodzimy do numeru 6. To jest numer 6, DJI Mavic Mini. Jest tani jak na takiego DJI'a, 1799 zł, dobry zasięg. Lata pół godziny to bardzo długi czas jak na takiego małego drona i ma czujniki z przodu i dobrą kamerkę, dobry jest, tak wygląda jakoś. O, i ma wymienne śmigła też jak każdy prawie że dron. Ok, przechodzimy teraz do numeru 7, raczej do numeru 8 XD. I mamy numer 8, Mavic Air. On kosztuje 3500 zł, tak. Jest dobrym dronem, takim mniejszym. Bym porównał go do takiego, poczekajcie. Okej, do Sparka bym go porównał, bo też jest taki mały. No nie aż tak, ale no dobrą kamerę ma, zasięg dobry. No i to tyle. I teraz numer 9. I mamy Phantoma 3,
On kosztuje 2000, dobrą kamerę ma, zasięg ma dobry. I chyba czujniki ma, chyba z dołu ma czujniki. Dobrze ładuje się jakoś tak, powiedzmy godzina się ładuje. I teraz numer 10. Okej, to jest numer 10. To jest DJI Spark. On jest dobrym dronem. Dobry zasięg, dobra kamerka i można go normalnie wsadzić do kieszeni. A ten jest taki mały. Oj. No i to polecam te drony wszystkie. Możecie jakiegoś sobie wybrać i kupić. Jak się interesujecie takimi maszynami, no powietrznymi. Pamiętajcie, te maszyny trzeba zdać tak jakby powiedzieć prawo lotu do nich. I nie latać nad ludźmi. I też siemanko.